Państwa witam dzisiaj. Dzisiejszy temat to jak uniknąć potępienia przez Boga i jak przejść ze śmierci do życia. Ten temat jest bardzo ważny, dlatego że jeśli wiemy, bo Duch Święty nas już przekonał, że jesteśmy grzesznikami i też wiemy, bo Duch Święty nas przekonał, że będzie sąd Boży i wiemy, bo Duch Święty nas o tym przekonał, że jest sprawiedliwość Boża, to według tego Bożego standardu nikt z nas nie jest w stanie się uchronić przed Bożym potępieniem. Każdy z nas zasłużył na wieczne potępienie w jeziorze ognia, a na pewno ja zasłużyłem na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki, gdzie jeśli nie ma drogi do uratowania się przed potępieniem, każdy, kto będzie potępiony, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków w jeziorze ognia i siarki. To są tak straszliwe męczarnie i tortury, że żadne męczarnie tu na ziemi nie mają nawet najmniejszego porównania z tym. Dlatego jest to bardzo ważny, bardzo istotny temat, czy w ogóle da się uniknąć tego potępienia, na które każdy z nas zasłużył. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby przejść z tego stanu śmierci do życia, bo jezioro ognia i siarki to jest śmierć wieczna, niekończąca się na zawsze. Śmierć w potępieniu. Czy jest jakakolwiek szansa? Aby na to odpowiedzieć, przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 22 do 24 wiersza. Tutaj na całe szczęście Pan Jezus wydaje jasne, klarowne świadectwo na ten temat. Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. Zaprawdę, powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Bardzo jasne słowa. Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, bo tak będzie, że to Pan Jezus Chrystus będzie sędzią, przed którym każdy zda sprawę, każdy osobiście za siebie samego. Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Boga Ojca, Boga Syna Bożego i Boga Ducha Świętego. I tutaj mamy jasność, że Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi. Czyli to Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, w dniu sądu, czy to będzie sąd dla tych, którzy staną tam jako już potępieni, skazani na jezioro ogniste, i oni będą po to, żeby odczytać im wyrok wiecznego potępienia i przekazani będą na wieczne męki. Czy też tacy, którzy jako pojednani z Bogiem staną przed Bogiem, aby dowiedzieć się, jaka jest decyzja, kwestia związana z ich życiem, czy to z uczynkami dobrymi, czy złymi. I tutaj widzimy, że sędzią jest Jezus Chrystus, sędzią jest Syn. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi. I ten sędzia, Pan Jezus Chrystus, tutaj wyraźnie mówi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. Odwieczny Syn Boży zasługuje na dokładnie taką samą cześć, jaką ma Ojciec. Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. Są ludzie, którzy mogą się łudzić, że jeśli honorują Boga, ale nie honorują Jezusa,
to, że jakoś to będzie, ale to jest nieprawda. Jest tutaj jasny, wyraźny, konkretny warunek. Musi być oddawana taka sama cześć i chwała i gloria Jezusowi Chrystusowi jak Ojcu. Dlatego, że tak jest wyraźnie powiedziane. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Mamy wyraźnie w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków powiedziane, że Bóg Ojciec modli się do Syna, Pana Jezusa Chrystusa, słowami modlitwy: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Skoro tak, to nie dziwi nas takie określenie, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. I dalej Pan Jezus przechodzi, podkreślając to wyraźnymi słowami: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Są to słowa odpowiadające wyraźnie na nasze pytanie z dzisiejszego dnia: jak uniknąć potępienia przez Boga? Odpowiedź brzmi: słuchać słowa Pana Jezusa i wierzyć temu, który Pana Jezusa posłał. Czyli masz prostą odpowiedź: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Oraz mamy odpowiedź na drugie pytanie: jak przejść ze śmierci do życia? Ze śmierci do życia jesteś w stanie przejść, jeśli wierzysz Jezusowi, jeśli wierzysz temu, który Go posłał, jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Zbawiciela. Odnośnie słowa potępiony jest tu wyraźnie powiedziane: nie będzie na takiej osobie wyrok potępienia wykonany. Mimo że zasłużyliśmy, mimo że każdy z nas na własną drogę zboczył, to każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie potępiony. Nie będzie wykonany na nim słuszny wyrok, bo cały wyrok potępienia wziął na siebie Pan Jezus Chrystus. Jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus Chrystus w 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty ten cały grzech, cały ciężar zmazał, cały ciężar wziął na siebie. On został opuszczony przez Boga w miejsce każdego, kto wierzy w Niego. On odebrał całe potępienie, które należało się mi, które należało się Tobie, które należało się każdemu z nas, kto na własną drogę zboczył. I to jest wyraźne świadectwo Pisma, że jeśli Pan Jezus Chrystus stał się Twoim zastępcą, to już jest prosta sprawa. On odebrał całe potępienie, On Cię zastąpił. I w tym momencie nie ma żadnych tutaj barier, żebyś mógł wiedzieć, że nie będziesz potępiony, jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Że nie będziesz w śmierci wiecznej, na którą zasłużyłeś, bo przeszedłeś ze śmierci do życia w momencie, gdy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Mamy jeszcze tutaj kwestię poboczną. Czy chrześcijanin będzie sądzony? W tłumaczeniu bardziej nowoczesnym, które stosuje zasadę ekwiwalencji tutaj językowej, mamy takie słowo, że nie będzie sądzony. Oczywiście, jeśli chodzi o sąd ostateczny, w sensie sądu Białego Tronu, to żaden chrześcijanin nie będzie na tym sądzie i taki przykład też ma prawo być zastosowany, czyli kto wierzy w Syna, ma życie wieczne i nie będzie sądzony. Jednakże co do samego określenia sąd, to oczywiście nie można zapominać o 2 miejscach ze Słowa Bożego, które mówią, że przed pewną formą sądu stanie każdy wierzący. I to jest 2 list do Koryntian, 5 rozdział, 10 wiersz. Albowiem my wszyscy
wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czyli chrześcijanin musi stanąć przed sądem Chrystusowym. Oczywiście to nie będzie kwestia potępienia go czy zbawienia, a będzie to kwestia oceny tychże uczynków pod kątem, co należało, co można było, co i jak powinno było się odbyć w świetle Słowa Bożego. Drugie takie miejsce to jest Rzymian 14:10. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Każdy z nas stanie przed sądem Bożym. Jednakże znowu, nie będzie to sąd Białego Tronu, nie będzie to sąd potępiający, nie będzie to sąd, po którym każdy, kto stanie na takim sądzie, usłyszy: idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Nie. Chrześcijanie będą oceniani, albo raczej będzie im przedstawiona ta sprawa na tym sądzie przez sędziego pod kątem oceny tego, co w tym krótkim życiu tu na ziemi robiliśmy, jak działaliśmy, jakie były nasze motywy. Bo oczywiście każdy wierzący wydaje owoce. Owoce są bez zastrzeżeń, dobre owoce. Natomiast każdy chrześcijanin, realizując te owoce, wykonuje też uczynki. Uczynki to nie owoce. I te uczynki są dobrej lub złej jakości, dobre lub złe. I tego rodzaju sąd czeka każdego chrześcijanina, choć nie będzie potępiony. Czyli jeśli mamy w 5 rozdziale Jana 5:24 powiedziane, że nikt z tych, co wierzą w Pana Jezusa, nie będzie sądzony, że przeszedł ze śmierci do życia, to z tym zastrzeżeniem, żeby pamiętać, że tu chodzi o sąd potępiający. Dlatego lepsze rozumienie tego wiersza jest wtedy, kiedy mamy przekład, który mówi, tak jak przeczytaliśmy, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego, bo tylko tam jest prawda. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31, 63500 Ostrzeszów. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, albo masz jakiekolwiek pytania, to napisz na ten adres, albo wyślij SMS-a na numer 739 089 088. Dziękuję.